oficerem Lutak się tak samo nazywał, tylko Józef Błażony. To w Stodole tam koło nas, panie, nas sześciu przysięgę składało i już do AK my należałem. I nasz związek, to my byli umundurowani, bo ja przyszedł w mundurze wojskowym, we wszystkim to mundurem miał, brody potem zdobyli. Także cały pluton był umundurowany, 22 ludzi i to był pluton specjalny, dywersja. To były wszystkie wykonywane, wszystkie zadania, ważne. To znaczy pan Tadeusz mówi, що до 40-го року він воював в армії, яка гонила тих німців. А потім він вже в 40-му році війшов до Плютону, так? Плютон, так. І разом з тим військом вже пішов далі. Тож було АК, так? Так, АК, так. Ага, спочатку АК називалося Союз Зв'язок, як? Зв'язок. Називався Зв'язок Військовий? Зв'язок Партії Збройних. Ага, Союз Збройної Боротьби. На початку він називався АК, армія АК називалася Союз Збройної Боротьби. І за німців так було, наприклад, от крові було тиле, тиле млека. No to ludzie, były takie krowy, co nawet tyle mleka nie dała, co było wyznaczonego. Ludzie mieli się chować, była wtedy bieda i tego. Dzieci, za Niemcy trzeba było, na przykład, jak ktoś miał korowę, dawać stylki i stylki mleka. Ale nie każda rodzina mogła mieć stylki mleka. Tak że później co było, jak nie? No to potem były zlewnie porobione, to mleko Niemcy brali. I przepuszczają to tak śmietane zabrały, a to mleko takie rzadkie już nie przepuszczone, bez procentu dawali i na jedno dziecko litrę tego mleka dziennie. To Niemcy jak zabrali to mleko, robili z niego sobie śmietanu, a to co leżało się, oddawali tym ludziom, jakie mogli tej wodyczku, co leżają, kromety dzieci. To my mieli rozkaz takie mniejszanie zlikwidować. Aha, i im było zadanie, żeby zlikwidować. Poszli w nocy uzbrojeni u tego i te wszystkie wirówki my rozkręciło, tam było 5-6 takich zewni wirówki, do beczki, co masło robili, te wszystko się rozkręciło, no i włożymy ze dwie kostki plastiku, wysadzimy. To mało, że to zniszczyło wszystko, ale ściany rozepchało na boki, pomała spadła. To ja się powiem. I już ludzie 2 miesiące pili mleko dzieci. Aha. Nie, to na pewno zrozumieli. Znaczy, tak jak ta armia krajowa, jak wam zajmowała dywersyjną robotę, to jednym z zadań było zniszczyć ті апарати, які переробляли молоко на сметану. І вони знищили їх не тільки, бо просто порозкручували все, а ще й крім того підложили пластик, так? Пластик. І то все зірвало, так що понищили, і діти мали 2 місяці можливість пити молоко. А так то ми мали в нашому плютоні. Єдного, що суповази завжди вносив, powiedzmy tam u nas miejscowość Niebielec, Wiśniowa, trzeba było druty wyleźć na słupa, druty obciąć z jednej strony i drugiej. Bo w razie panie czego już oni dzwonili o pomoc, a tu się nie dogonili, bo telefony... Інше ви зрозуміли, напевно, теж бачите, ти кивай головою, що знищили електричність, так? Дроти відкручували, чи як там воно називається, так? Щоб не було електричності і теж диверсійна діюча, диверсійна робота. Зараз би було гірше, бо так, комурки са, і каблі са в землі. Тепер було б гірше, бо є комурки, є телефони біля кожного, кожен має, правда, кабель, так що було б тепер трудніше. Jakby myślały, bo tam zawsze warta pilnowały i tego, tych wartowników, żeby to się przykazało, żeby nie mówili, zostawiajmy ruskie rzeczy, żeby nie było dla polskich ludzi, tylko że ruskopartyzantka z lasu przyszła tego, furażerkę z gwiazdą, jakiś nóż taki pamiątkowy. Bacite, trzeba było tutaj mieć smykałkę, wyszale rosyjskie rzeczy, żeby nie podumali na tych miejscowych ludzi, że to oni i nie wpływali nikogo. I to Niemcy byli bałamucone, bo tutaj ruskie rzeczy, zapomniał sobie furażerkę, ona była tak. I Niemcy nie mogli zrozumieć, jak to tak, że
тут лишаються ще російські речі, і то зроблено через росіян. Так, то я був і на Загоджу, як ще хто тому не потрібно, ну, але розказуючку, то там ніде віджу, де їдемо або що. Ну то там було пів поляків, пів чехів. То польки нам п'яти, чоколади, давай тего. А чески нам плюють плащ. То не тего отець. Ну бо то була їх ойчизна, а наші польська, ну і то наша свобода. То там би потрібно було втеди на те, ну, але войсько розказу трудно. Так. Также мені оказує і ту, і тут. No, może też byście pana zapytali, co was interesuje. Jeśli mają jakieś pytania, to proszę was, pytajcie. Ja tutaj też mi pan w międzyczasie podał różne gazety, które zbiera, książki. Ja tutaj położę, kto będzie zainteresowany, to sobie potem podejdzie. O tutaj, w każdej, ja tutaj sprawdzałam, w każdej tej książce.